skończyliśmy już wysładzać, zaczęliśmy gotować. Wydajność zaskoczyła samego mnie, samą moją osobę. To jest brzeczka już przy końcu wymieszana, zaciągnięta z garnka, czyli taki kolor. O dziwo widzicie to jaśniejsze, to jest takie słomkowe, nie do końca klarowne, trochę mętne, jako że już od samego początku wrzuciłem owoce. Niedużo, ale tak wrzuciłem, żeby były. W tej chwili brzeczka ma temperaturę 94 stopni, wygląda w ten sposób. Garnek jest 40-litrowy, także jak sami widzicie, wydajność bardzo duża. Tu jest jakieś 35 litrów na moje oko, a nawet może i ciut więcej. 40, załóżmy, że jest pod krawędź. Więc tu zostało tak pół palca. Myślę, że jakieś 5 litrów i będzie full. Piwo jest dosyć jasne. Co mi się podoba? Trochę owoców już jest rzucone. To tego typu owoce. Z wyprzedaży 2 zł z hakiem. Także tak to wygląda, drodzy. Zaczynamy gotować. Godzinę czasu. Wrzucamy tutaj chmiel taki jak w przepisie. Czyli Challenger. Ale czekamy na osiągnięcie 100 stopni. Jest 93, tak nie do końca to się chce zagotować, więc lekko to przykryję z małym odparowaniem. Potem oczywiście pokrywę zdejmę, żeby pozbyć się w tym przypadku nieprzyjemnego DMS-u. Nie będę Was męczył gotowaniem. Chmiel rzucam tak jak w przepisie, odsyłam do firmy numer 1 ze Smoked Pale Ale. Jak mówię, nie ma tak dużo, na razie przynajmniej, wędzonki w smaku, pomimo użytego pilzna torfowego. I dobrze. Teraz już powoli wchodzi ta z tych owoców. Na ile ona będzie trwała, zobaczymy. Większość owoców suszonych, to znaczy takie śliwki. Wiem, że tego nie widać, ale... O, z pestką. To dobrze. To dobrze. Dym z ogniska. Nie popielniczka, tylko taki dym. Dym z ogniska. Nie umiem tego inaczej określić. Wędzonka. No to co? Zobaczymy się pewnie przy zadawaniu drożdży. Gęstwa już jest wyciągnięta. Wygląda w ten sposób. To są te łaisty. Wyciągnięte z oatmeala. Tu akurat obciąłem, to chyba 1084. Dosyć przyjemny aromat. Zresztą, tak naprawdę one wszystkie zostaną przykryte wędzonką. Czy użyjecie tutaj suchych S04, suchych S05, czy płynnych. Ja po prostu płynny używam, bo chcę obniżyć koszta warki. Ta warka kosztuje około 2 zł za butelkę przy tych surowcach. Mniej, jeszcze taniej, bo część słodów już była mocno wyleżana, część trzymałem, więc nic, tylko ważyć w domu. Dobre piwa domowe. W okolicach 2 zł za buteleczkę. Macie wtedy piwo zdrowe, bez chemii. No i z witaminami. Mimo wszystko z alkoholem, także behold. Podkręcę gaz i niech się gotuje. No i okazuje się, że w 5 godzin piwo jest zrobione, gotowe do zeszczepienia drożdży. Wydajność, jak widać, zaskoczyła mnie troszeczkę. Jest 25,5 litra przed zadaniem starteru drożdżowego, który
który się gdzieś schował. Tu jest. Czyli będzie jakiś ze starterem 26 litrów. Piwo jest dosyć jasne. Czy będzie klarowne, to zobaczymy po fermentacji burzliwej. Tak mniej więcej to wygląda. Jest wędzone. Teraz zmierzymy briksy lub gorzej, zmierzymy BLG, tak jak powinno być. Okręcimy. No i sprawdzimy, jak się mają tego nasz niezawodny refraktometr. Dziesięć i pół, ponad pół, 10 i pół załóżmy. Pozbędziemy się jeszcze tych bąbelków. Dziesięć i pół, 10,7 mniej więcej. Komisyjnie. Mierzymy Original Gravity. Trochę za mało mi się nalało, trochę za dużo bąbelków powietrza. Ale już widziałem, że chyba jest ok. Nie, muszę jeszcze. Dwie kropelki to jednak za mało. Dodałem tutaj owoców, więc trochę jestem zdziwiony. Powinno być 13. No więc nie zgadza się. Tu mamy wyraźnie 12. Jak widać. Dwunastka. Natomiast balingometr pokazuje 10,5. No nie, nie chcę więcej. Tak 10,7 nawet. 10,7. 10,75 byś tak w połowie jest między 10,5 a 11. Czyli mamy różnicę ponad jednego balinga. Wierzę bardziej w tym momencie balingometrowi, więc przyjmuję, że to jest 10,5 i tak to piwo nazwiemy. Pamiętacie? 10,5 w skali Beauforta, ktoś to śpiewał, polska kapela, stara, dobra. Napowietrzamy i zaszczepiamy.